Drodzy Państwo, teraz kompletnie zmieniamy temat, bo jeszcze całkiem niedawno, na początku września, minister zdrowia mówił, że nie ma czegoś takiego jak medyczna marihuana. Jest marihuana używana do celów leczniczych. Konstanty Radziwiłł grzmiał, że zgoda na uprawę oznacza otwarcie wrót piekieł. No a teraz okazuje się, że po pierwsze dr Bachański wraca do Centrum Zdrowia Dziecka, bo sąd wydał na to zgodę. Po drugie, rząd szuka miejsc na uprawę. Trzy uprawy legalizowane pod skrzydłami i auspicjami oficjalnych czynników, żeby uprawiać konopie indyjskie. W naszym studiu goście. Dorota Gudaniec, mama trzech pięknych córek i jednego wyjątkowego Maxa, szefowa Fundacji Krok po Kroku. Dzień dobry. I doktor Leszek Borkowski, farmakolog, Szpital Wolski w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dorota, myślisz, że to, o czym słyszymy teraz, to poszukiwanie tych trzech miejsc na legalne uprawy konopi indyjskich, to jest wreszcie krok w dobrą stronę? Tak, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie kryteria potrzebne ku temu, bo dzisiaj nikt nie może uprawiać konsekwentnie i kończyć tej uprawy wytworzeniem leku z uwagi na to, że nie samo pozwolenie na uprawę wystarczy, ale jeszcze na zbiór i na przetworzenie. A żeby do tego mogło dojść, musi się zmienić ustawa, o co zresztą optujemy i walczymy jako Koalicja Medycznej Marihuany między innymi. Ustawa, jest taka tabelka specjalna, tabela 4N, która wyklucza THC z użycia tego typu. Więc jeżeli ta sprzeczność nie zostanie zlikwidowana, to mówienie o tym, że uprawy będą miały miejsce, to jest takie no, pobożne życzenie chyba. A też chciałam cię spytać o twojego Maxa, bo on teraz ma 7 lat, tak, prawda? I jest pierwszym pacjentem w Polsce leczonym właśnie. Pierwszym oficjalnym pacjentem, bo absolutnie nie jest pierwszym pacjentem. Przez doktora Bachańskiego. Tak, tak. Medyczna tak. marihuana działa w jego przypadku. On jest chory na lekooporną padaczkę. Między innymi oczywiście, bo tych zespołów ma cały... Max jest dzieckiem, które chyba przełamał wiele schematów i pokazał, że olej z konopi, medyczna marihuana, czy jakkolwiek nie nazwiemy substancję pozyskiwaną z konopi, jest doskonałym produktem pomagającym łatwiej żyć. Ja nie chcę powiedzieć, że jest to leki, nie chcę powiedzieć, że jest to panaceum, bo absolutnie tak nie jest. Max nadal ma padaczkę, przy czym padaczka w wydaniu Maxa na początku wyglądała tak, że było to kilkaset napadów padaczkowych każdego dnia, a po 2 latach terapii ja mam dziecko, które ma 2-3 napady w miesiącu. Są miesiące, kiedy nie ma żadnego napadu. No i to dziecko ruszyło z rozwojem. On dzisiaj siedzi, mówi mama, mówi tata, dyskutuje po swojemu, kłóci Panie się doktorze, o smaki. Czy mamy dowody na to, jak fantastycznie działa ta medyczna marihuana? Ja bym powiedział tak, proszę Państwa, nie ma medycznej marihuany. O, marihuana powtarza, jest to, marihuana. Ja mówię jako farmakolog kliniczny, więc muszę się trzymać terminologii obowiązującej. Mm-hmm. To jest pierwsza rzecz. Chciałem się odnieść do tych upraw. No oczywiście nikt nie gania po polach i nie szuka miejsca, żeby uprawiać, bo to, co pani mówiła, przepisy w Polsce są tak skomplikowane. Dzisiaj są to wczesne rozmowy. To tak, jakbyśmy prowadzili dyskusję o nazwie ulic na Marsie. Nie ma miasta, nie budujemy ulic na Marsie. Na razie dajmy rozmawiamy o tym kroku w dobrym kierunku, o którym tak, ja nam to mówiła. Ja myślę, że nie potrzeba siać na polach marihuany w Polsce, żeby ją kupować, bo jest wiele innych miejsc i może wyjść. Ale może będzie taniej. To jest jakby, to w ogóle jest bardzo tani, jest tak. tani surowiec, proszę Państwa. Natomiast wracając do lekooporności przy padaczce, to co Pani mówiła, to jest duży problem, dlatego że podaje się, że od 25 do 30% ludzi chorujących na padaczkę, nie tylko małych dzieci, ale i dorosłych, ma tą padaczkę lekooporną. Oczywiście ta lekooporność również jest hodowana przez złe podawanie leku, niewłaściwego leku. Czasami padaczkę trzeba leczyć kilkoma lekami, ale trzeba je mądrze dobierać. Problemem jest również compliance. Compliance, czyli stosowanie leku przez pacjenta. Pacjentowi się mówi, masz brać 3 razy dziennie po 2 tabletki. On bierze raz dziennie albo bierze 5 razy dziennie. To wszystko powoduje, że ten lek źle działa. Problemem są również tak zwane choroby współistniejące. No niestety tak jesteśmy zbudowani, że chorujemy nie tylko na jedną chorobę, ale na kilka. I leki, które bierzemy w chorobach współistniejących, bardzo często interferują z lekami podawanymi przy padaczce. I to jest
jest problem, to powoduje tą lekooporność. Ale czy konopie też wchodzą w takie reakcje, panie doktorze? Konopie wchodzą w różne reakcje, ponieważ tam jest ten kanabinol, tetrahydrokanabinol, kanabidiol. Jest to ale jeśli pan słyszy mamy siedmiolatkę, która mówi, to działa, kilkaset napadów, ale, a nagle tylko dwa dziennie. Proszę posłuchać, ja mówię o powstawaniu lekooporności w padaczce, a nie odnoszę się do stosowania marihuany w znoszeniu pewnych objawów, bo chcę państwu też powiedzieć parę różnych ciekawych rzeczy z tym związanych. Za lekooporność w padaczce jest odpowiedzialna glikoproteina P. To jest takie śmieszne białko, które jest takim wagonikiem transportującym substancje aktywne w naszym organizmie. I ona majstruje dużo złego. Wracając do marihuany. Ja bym powiedział tak. Jeżeli coś pomaga pacjentowi, to powinniśmy pacjentowi podawać. Zresztą resort zdrowia zrobił niesamowitą rzecz, bo refunduje dla dzieci marihuanę. No oczywiście. Ale droga tak jest długa i pod górę się nazywa. I pełna wyboru. Droga jest długa, proszę państwa, dlatego, że to jest pierwszy przypadek w historii Polski, że państwo polskie refunduje coś, co nie jest lekiem, tylko jest grupą substancji aktywnych, która pomaga. Na ile pomaga, to zobaczymy później, bo to cały czas jest pewien eksperyment. To badanie kliniczne jest eksperymentem medycznym. Tutaj mamy już dowody na to, że pomaga, tak? To znaczy, ja się chcę pomaga. Tak troszeczkę odnieść do słów pana doktora. W wielu sytuacjach się zgadzam. I oczywiście prawdą jest to, że nie ma czegoś takiego jak medyczna marihuana. Jest marihuana do użytku medycznego. Różnica między tą medyczną a niemedyczną jest taka, że ta medyczna jest uprawiana w warunkach standaryzowanych, czystych, bez dodatków chemicznych substancji. Czyli pacjent ma gwarancję, że dostaje faktycznie wyciąg roślinny czy samą roślinę, a nie dodatkowy zestaw chemikaliów, na przykład, które się używa przy uprawach, powiedzmy, bardziej rekreacyjnych, bo to na przykład przyspiesza wzrost. Natomiast z tą lekoopornością bardzo mi miło, że doktor to wszystko powiedział, bo mi to rozszerza horyzonty, ale prawdę mówiąc niewiele to zmienia w kontekście już samej lekooporności, bo mnie jako mamę z całym szacunkiem do wszelakiej wiedzy najmniej obchodzą tak naprawdę wszystkie te standardy i procedury dochodzenia do lekooporności, bo ja jako mama przez 5,5 roku podawałam dziecku 23 leki w różnych konfiguracjach i patrzyłam, jak każdego dnia moje dziecko jest coraz bardziej upośledzone, coraz bardziej chore i te leki nie działają. Patrzyłam, jak wzrok traciło moje dziecko, jak słuch straciło, bo były leki ototoksyczne i byłam bezsilna kompletnie. Gdyby nie to, że mój syn się załamał kompletnie i trafił na OIOM w stanie padaczkowym, gdzie mimo uśpienia go tiopentalem przez 4 tygodnie mózg mu się nie wyciszył, to prawdopodobnie nigdy bym się nie dowiedziała o właściwościach medycznej marihuany, bo bym nie szukała takiego rozwiązania, i koncentrując się Bachański? Tylko na lekach na przykład. Dorotko, przepraszam, wtedy pojawił się doktor Bachański. Doktor Bachański pojawił się wcześniej, bo myśmy szukając rozwiązań dla Maxa również korzystali z diety ketogennej, z suplementacji szeroko pojętej. To nie jest tak, że my tylko leków używaliśmy, ale dieta przyniosła bardzo duże korzyści, przy czym w jakimś momencie z niewiadomego powodu, brzydko mówiąc, lekarze tak mówią, Max się zawalił po prostu. I wtedy już nie dawano nam szans. Ja już opowiadałam tą historię, co na OIOM-ie się przytrafiło Maxowi, że i sepsa, i zakrzepica, i cały szereg innych rzeczy. On miał tego nie przeżyć. Ale przeżył i dostał tą medyczną marihuanę, która dzień po dniu, miesiąc po miesiącu przywraca go do normalności. On nigdy nie będzie oczywiście dzieckiem w pełni zdrowym, bo chociażby nawet z tego powodu, że ma zespół Downa. Ale dzieci z zespołem Downa uczą się, funkcjonują i u nas ta padaczka była największym problemem. Więc dla mnie każdy dzień, kiedy on jest bez napadu, kiedy może rozwijać się, iść do przodu w drobnych nawet sprawach, jest najważniejsze. A te drogi, przyczyny i tak dalej, ja z wielkim szacunkiem i z atencją na to wszystko patrzę. Przy czym to jest, mówię, z punktu widzenia rodzica najmniej istotne. I jeszcze chciałam się odnieść, jeżeli państwo pozwolicie, do refundacji.
Ja byłam pierwszą osobą, która rząd i ministra mocno chwaliła publicznie i byłam przeszczęśliwa, że taki ukłon był w kierunku pacjentów ze strony rządu, zwłaszcza, że odbyło się to równiutko tydzień po moim spotkaniu z prezesem Kaczyńskim. Więc ja byłam naprawdę szczęśliwą osobą. Tylko proszę państwa, to jest kolejna procedura, która praktycznie jest fikcją literacką. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w 38-milionowym państwie 21 osób przebrnęło przez tą procedurę, to po pierwsze. Po drugie... Tego jeżeli importu celowego, tak? Nie, importu celowego razem z refundacją, bo to są jakby dwie osobne ścieżki, jak się w ogóle okazuje. I do tego jeszcze ta procedura trwa wiele miesięcy, to nie jest kilka dni. Jeżeli uświadomimy sobie, że import docelowy jest procedurą, która ma ułatwić sprowadzenie leku ratującego zdrowie i życie, i ta procedura... Czy z refundacją, czy bez refundacji trwa kilka miesięcy, no to przepraszam. A tu nie ma czasu. O jakim ratowaniu życiu mówimy, skoro umierają ludzie w tym czasie? Mamy przypadki, kiedy dziecko, które przeszło całą procedurę, czy rodzice przeszli procedurę, dziecko nie dożyło tego leku. Więc dlatego my cały czas walczymy o to jako grupa pacjentów, przede wszystkim grupa pacjentów o to, żeby sytuację w Polsce doprowadzić do takiej sytuacji, jaka jest na świecie. Tak, ale też musimy zwrócić uwagę na to, że ewidentnie sytuacja zmierza w dobrym kierunku. Coś się ruszyło. Tak. My w pytaniu tak, na śniadanie podejmowaliśmy tę kwestię kilka razy i byliśmy w zupełnym sosie. Tego tematu w ogóle nie było podejmowanego. W tej chwili został podjęty i ewidentnie możemy mieć nadzieję, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Z tego powodu środowiska pacjenckie są szczęśliwe. Natomiast to jest naprawdę wierzchołek góry lodowej. Ale od czegoś trzeba zacząć ten początek. Jedno zdanie, panie doktorze, bo musimy kończyć. Króciutko. To bardzo prosty sposób jest na rozwiązanie. Jeżeli możemy przewidzieć, że w ciągu roku potrzebne jest w kraju, strzelam, 20 opakowań, to się sprowadza 30 opakowań i trzyma w magazynie hurtowni i wtedy idzie panie doktorze, tutaj przepraszam, jedno zdanie tylko wyjaśniające. My sprowadzamy susz tylko i wyłącznie z Holandii, bo Holandia jako jedyny teraz producent w Europie, to jest jakby odrębny ale temat, jako nadwyżka. Oni najpierw zabezpieczają rynek lokalny. To jest odrębny temat. Na razie mówimy o tym, że rząd jakby poszukuje miejsc na uprawę marihuany w Polsce. O tym ale była najpierw ta rozmowa, musi zmienić ustawę. Najpierw musi zmienić ustawę. Mamy pewną sprzeczność, ale miejmy nadzieję, że ta sprzeczność niedługo będzie idzie w dobrym kierunku. I to jest dobra szkoła. Bardzo serdecznie dziękuję. Mama, która pozwala, żeby dziecko brało 23 leki, jest mamą, która wymaga reedukacji. Proszę państwa, jak ja słyszę, że... Zabrniemy, panie doktorze. To zupełnie odrębny temat. Zostawmy poza anteną. Po antenie o tym porozmawiamy. Z panem doktorem w pełni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Doktor Leszek Borkowski. Co jeszcze w programie?